Cześć, witam was w kolejnym odcinku Tapsa w wersji 2, znaczy 0.2.0, nie 2.0. Wszedł nowy update, są wprowadzone nowe jednostki, jest naprawdę dużo zmian, także może od razu przejdźmy do pierwszej, czyli nowe menu. Mamy, widzicie, 20 poziomów aż teraz. Ja wtedy skończyłem na poziomie 10 chyba? Tak, na 10, bo na 10 się kończyła gra, na 10 był poziom, także mamy 10 nowych poziomów, mamy nowe jednostki, mamy nowe mapy, mamy system wody, jednostki już wam mówię jakie są, mamy samuraja, mamy wikinga i to jest chyba tyle. I mamy oczywiście jeszcze Chicken Man Mena i Mena, czyli po prostu to jest boss, który występuje na 10 mapie, a obstawiam, że Chicken Man Man występuje na poziomie 20, także nie ma co czekać, zaczynamy pierwszą misję, spróbujemy jeszcze raz przejść. Troszeczkę lepiej to wygląda, muszę przyznać. Będziemy testowali nowe jednostki. Ostatnio nową jednostką był pan muszkieter, ale troszeczkę się od tego czasu zmieniło. Dobra, nie pamiętam, tak, grałem dosyć, znaczy nie pamiętam, kiedy grałem ostatni raz, także no jest inaczej na pewno. Wow, w ogóle co to za lokacja? To jest jakaś zwykła lokacja, bez domku, bez niczego. Wiem, że jest Norwegia, jest Japonia, jest jakaś pustynia i coś tam jeszcze jest, także do tego wszystkiego dojdziemy. Oczywiście pierwsze misje, wiadomo, będą dosyć nudne, bo no tutaj nie możemy się popisać moim skillem strategicznym. Kurde, pamiętam w poprzednim odcinku, to było bardzo dawno temu, naprawdę fajne rzeczy udało mi się tworzyć. Czekajcie, wikingowie, dobra, ofensywa wikingów, teraz w tę stronę jednostki są skierowane, to warto o tym pamiętać. I tylko się przekonam, tak, zmienili to, taką rzecz, to tak wygląda wiking z tarczą. Kurde, chyba gra jest nawet lepiej zoptymalizowana, wiecie, albo po prostu tak dawno nie grałem. Właśnie, dlaczego nie pojawiały się odcinki z Tapsa, już wam tłumaczę. Z bardzo prostego powodu, nie było kompletnie co nagrywać, a cały czas tego wałkowanie tego sandboxa i jakieś tam inne bitwy, toczenie innych bitew, no to nie. Jednak mówię, poczekam na jakiś update. Boom, wyszedł update, dokładnie przedwczoraj, bo ja to nagrywam wczoraj. Czy wikingowie, właśnie, nie mam pojęcia jak ci wikingowie w ogóle walczą. O, zobaczymy, on w ogóle nie przypomina takiego wikinga, ale może się uda, uwaga, dobra, nie zabili go, dobra, ale spokojnie, mamy jeszcze drugą jednostkę, którą jest samuraj. Gdzie jest samuraj, 50 kosztuje, czyli o wiele mniej, zobaczymy jak on się w ogóle prezentuje w akcji. Oni mają katany, tak, to są chyba katany albo inne jakieś chińskie miecze, oczywiście żartuję, bo pewnie znajdą się osoby, które będą tym bardzo oburzone. O, no nie wiem, nie wiem czy te jednostki czymkolwiek się różnią poza wyglądem, wiecie, czy bardziej się opłaca robić takiego samuraja, czy na przykład kogoś innego. Może spróbujemy zrobić taki miszmasz jednostek, czyli weźmiemy stare jednostki i nowe. Jako stare jednostki posłużą nam na przykład kłusownicy, podobno mają poprawioną tam, poprawione strzały, znaczy celność. Ale to już było dosyć dawno temu. Wow, teraz, okej, okay, jest, to czekajcie, trochę inaczej, katapulta, a nie, katapulta tak samo jest obrazowana. Łucznicy mają inną ikonkę. Jeszcze chciałem sprawdzić, nie, no tylko chyba łucznicy mają zmienioną ikonkę, spoko. Weźmiemy sobie tak. Nie, wikingowie wydaje mi się, że będą lepszą jednostką tutaj niż samuraj. Na samuraja jeszcze przyjdzie pora. Okej, dobra. Weźmiemy może paru, znaczy czterech barbarzyńców, żeby po prostu osłaniali tych naszych kłusowników. Kolego? Kolego, gdzie ty? Proszę, niech on wstanie. Nie, przegramy to chyba, bo tego jednego gościa nam brakuje. Chociaż, no ładnie strzelają, muszę przyznać, jak z karabinów. Zobaczcie, oni co chwilę strzelają. Naprawdę, to są jakieś karabiny. Dobra, jednego zabili. Zostało trzech. Proszę, strzelajcie w nich. Ale dostał w nogę. Dobra, może się to jeszcze uda? Nie uda. Ja już wiem, że to się nie uda. Nie ma opcji, żeby to się, kurde, udało, bo jeden gościu, który miał z nami zawalczyć, no niestety... coś mu się dziwnego stało. Dobra, spróbuję z drugiej strony to zrobić. Powiedzmy na czterech łuczników, paru tarczowników i paru wikingów. Wiecie, sami, znaczy dwóch w sumie będzie, kurde. Dwóch
i może jakichś chłopów albo dwóch farmerów na samym początku. Dobra, to będzie dobre, to musi być dobre. Okej, okay. Mamy łuczników, którzy na razie są kompletnie bezużyteczni. Tutaj strzelajcie w tych. A dobra, okej, okay. Jednak nie musicie strzelać. Nie no, łucznicy są bezużyteczni, bardziej opłacalni chyba są... są te drugie jednostki. Nie chcę też spędzić całego odcinka na tej mapie, bo to by była tragedia, gdybym tego nie przeszedł. Ale spoko, przynajmniej czeka nas, nie wiem, ze dwa odcinki jeszcze z Tapsa. Jak dobrze pójdzie, znaczy jak źle pójdzie, albo dobrze. Nie wiem, w zależności od tego, czy lubicie Tapsa, czy nie. Bo nie wiem, ile misji uda mi się przejść w tym odcinku, w następnym i tak dalej, czy te od 10 będą bardzo trudne. Dobra, poziom trzeci. Dobra, no będziemy dalej nowe jednostki katowali. Weźmiemy teraz, samuraj. Okej, okay. nie, tutaj wikingowie. Tutaj powinni być wikingowie, bo oni mogliby przyjąć na te swoje tarcze naprawdę fajne rzeczy, znaczy fajne rzeczy. Chodzi mi oczywiście o strzały. A tak to, no zobaczcie, co ja mogę zrobić. Nie. Nie możemy tak w ogóle tego zostawić. Wiecie co zauważyłem? Że troszeczkę chyba się zmienił styl graficzny. Nie wiem, czy wy też macie takie odczucie. Ale tak trochę, nie wiem, trochę inaczej się w to gra teraz. Albo po prostu, nie wiem, ja to tak jakoś odczuwam dziwnie. Wikingowie, tak? Mieli być wikingowie? Czemu mam tak mało kasy? Okej, okay, to coś się nie popsuło, przepraszam, play. Level trzeci? Nie, no mam 300. O, zmienili tutaj? Naprawdę, ja nie pamiętam, że coś takiego tutaj było. Muszkiet. Ja mogę kupić 3 muszkiety tylko. Ja pierdzielę, słabo to widzę. Naprawdę słabo. No i co ja mam zrobić? Zobaczcie, ilu ich jest. Mówię, ja nie grałem tak dawno w Tapsa, że nie wiem, inaczej, w ogóle te postacie są chyba bardziej czerwone. Takie przynajmniej mam wrażenie dziwne. Dobra, spokojnie. Okej, okay. Muszkiety, ja chyba muszkietami przechodziłem tamtą misję nową. Okej, okay. Teraz trzy zabójstwa. Jedno. O, strzelają jak z karabinów, nie strzelajcie do mnie. Aha, okej, okay. Czyli może muszę ich bardziej jakoś rozstawić, tych muszkieterów. Powiedzmy tak. Trzech mogę mieć. No dobra, no to co zrobię? Weźmiemy sobie coś takiego, stworzymy. To będzie moja super formacja zwycięstwa. 5 jednostek, bardzo mało. A nie, ja już wiem, co wtedy chyba zrobiłem. Ja wtedy poszedłem na ilość i wziąłem masę chłopów. Ale drugi raz, gdy przechodziłem tą misję, to postawiłem na muszkiety, z tego co pamiętam. Proszę, strzelajcie w nich! Okej? Okay. Jest. Jest progres, bo mamy 4 jednostki, a nie... Okej. Okay. Jedna... No nie trafił z muszkietu. Tyle wydaje na szkolenie tych muszkieterów, a zobaczcie, bezużyteczni. Naprawdę, bezużyteczni. No, kompletna katastrofa ta misja. Dobra, chyba weźmiemy starą, sprawdzoną taktykę, na przykład stworzymy masę farmerów. Znaczy nie pamiętam, czy to byli dokładnie czy farmerami przechodziłem to, czy zwykłymi chłopami, może zwykłymi chłopami to przechodziłem. A nawet jeśli przechodziłem w ten sposób, znaczy chłopami, to czas na nowości, czyli czas troszkę to zmienić, znaczy w tym sensie zmienić, że innymi jednostkami spróbować to przejść. Dobra, strzelajcie w nich, kurde! Dobra, chyba się uda. Tak, znowu liczebność farmerów zaważyła na zwycięstwie, także super. Czwarta misja, z tego co pamiętam, czwarta misja chyba była tą, nad którą długo siedziałem. Czy to szósta była? Coś w tym stylu. Dobra, weźmiemy ofensywę wikingów. Na razie, wiecie, nie skupiam się na żadnych super taktykach, bo jakoś tak nie czuję tego, żeby robić jakieś specjalne taktyki. Może będzie specjalny odcinek, specjalne taktyki. Może będzie osobny odcinek poświęcony temu, ale na razie się skupmy na przykład samurajach. Będą tutaj. Tutaj trzech będzie, tutaj trzech. Pięknie, wszystko jest już zaplanowane. I jednego ucznika nie mogę. Farmer, barbarzyńca. Dobra, albo zwykłych chłopów. Na sam początek. Aha, już pamiętam. Ja tutaj chyba działko też stawiałem, z tego co sobie przypominam. Okej, muszkiety!
w dłoń, wikingowie, zabija... O kurde. Ojeju, w ogóle jak się ci bili. Nie wiem, czy zauważyliście to. Co się tu dziwnego działo? Dalej, muszkiety. Ej, to co wy robicie? Gdzie wy strzelacie? Tam, jest dużo niebieskich. Tutaj, zobaczcie. Grupa niebieskich, oni strzelają w małych. No, czy to jest normalne? Chociaż wiecie co? Jest chyba... Wow, się zakręciłem. Jest chyba całkiem okej. Nie jest okej. Dobra. Chociaż jeżeli będą gonili cały czas tego starczą, to mamy szansę to jeszcze wygrać. Za pierwszym razem. Uwaga. I pierwszy strzał, drugi strzał i... Trzeci strzał, pięknie! Woo! Jednak lata praktyki nie poszły na marne. Znaczy, wiecie, chodzi mi o jakieś strategie i tak dalej. Tak naprawdę nie. Chłacze, zapomniałem też o tej jednostce, o tej wyrzutni rakiet. Katapulta, balista! Balisty do boju! A czy to nie jest z tymi... Czekajcie, muszę sobie coś przypomnieć, jedną rzecz. Ja robiłem coś takiego? Nie, to było to? Albo to nie było to? Czekajcie, za chwilę wam opowiem, o co mi chodzi. A nie, to nie było to. Albo to była ta formacja, którą właśnie z tymi pojazdami zawsze niszczyłem. Dobra. Balisty ładnie naprawdę sobie poradziły. Chociaż tutaj, na blisko strzał. Proszę, dajcie mi na blisko strzał. Muszkiety średnio się spisują tutaj, bo zapomniałem, że oni mają tarczowników. Ale jest okej. Okay. Zobaczcie, na razie jest w miarę. Jeżeli zabiją tego... Pięknie, zabili tego włócznika, o którym myślałem. Tutaj ilu jest? 3 jednostki wroga. Słabo. A tutaj mamy... Czekajcie, tutaj mamy jedną jednostkę. Wow! Czyżby znowu mi się... Udało to wygrać? Nie, tu są jeszcze dwie jednostki. Okej, okay, spokojnie. W ogóle tu jest... Gdzie ten gościu jest? A, on nie żyje. Ten nie żyje, spoko. Ale jeszcze ostatni gościu. Wow! Kolejne zwycięstwo. Kolejne zwycięstwo. Co mogę powiedzieć więcej? Łatwo idzie, naprawdę łatwo. Chyba tutaj było to, że wziąłem sobie pojazdy. Chyba 4 pojazdy. I... O! Wow, jestem w ogóle na Saharze. O co chodzi? Nowa mapa Sahara. Pięknie. Ja chcę jeszcze zobaczyć tą mapę z wodą, czy w ogóle ta woda wpływa jakkolwiek na przebieg rozgrywki, czy to jest kompletnie losowe. Okej, okay, to będzie trudne. To będzie naprawdę trudne. Ja wtedy tworzyłem właśnie te pojazdy, tą kawalerię moją. Może weźmiemy sobie na przykład muszkiety, nie, bo oni mają dużo tarczowników. Co może być dobre na właśnie tarczy... Chociaż muszkiety... A, jeden muszkiet, przepraszam, i jeden łucznik. Okej. Okay. Sprawdźmy, jak to teraz będzie wyglądało. Ojej, te pojazdy. Dalej, strzelajcie! Strzelajcie w nich! Spokojnie, oni sobie stoją gdzieś daleko. I na spokojnie sobie strzelają. Dobra, na razie pojazdy, co mnie bardzo cieszy, na razie pojazdy działają. Dobra, widzicie, niepotrzebnie w ogóle to mówiłem. Ojejku, ich jest za dużo. Nie ma sensu przedłużać tego cierpienia. Musimy zastosować coś innego. Może weźmiemy tak, ten pojazd i muszkiety. Okej, okay, muszkiety i na przykład, żeby nie było, jeden samuraj, który poprowadzi nas do zwycięstwa. Chłacza. O, wcześniej nie było... Co to miało być w ogóle? Wcześniej nie było postaci, która by to obsługiwała, teraz jest, spoko, ale co z tego, skoro w ogóle nie trafiliśmy? Dobra, weźmiemy coś takiego może... Wikingowie z dwóch stron... Może... Nie no, łuczników już mi nie starczy. Dalej, teraz strzelaj z tych strzał! Nie no, lipa, no zobaczcie, oni się w ogóle podnoszą. O kurde, fajna bitwa tutaj się toczy. Nie, balista, okej, balista to musiała być. I teraz zrobimy masę wikingów. Balista i wikingowie. Czy może się coś nie udać? Wszystko musi się tutaj udać na tej mapie. I pierwszy strzał... Chybiony. Musi pierwszy strzał wejść bardzo dobrze. No zobaczcie, teraz co z tego, że jeden... wyleciał sobie w powietrze. Skoro... Nie, no to jest gówno. No nic nie mogę tu zrobić. Ja zawsze robiłem tymi pojazdami. Może to jakoś zablokowali już, że hej, no nie będziesz tymi pojazdami tutaj kierował, bo ta mapa jest trochę inaczej skonstruowana. 3 pojazdy, no. Jeden się pojazd blokuje. 2, nie, w sumie żaden się nie zablokował. Spoko. O kurde, 2 tam w sobie były te pojazdy. I mamy tutaj farmerów, którzy bronią swojego pola, czy czegokolwiek, kurde. Dobra.
Panowie, dacie radę, ja wierzę, ja rozumiem, jest pustynia, jest gorąco. Ja w ogóle uwielbiam taki, zobaczcie, czy to nie, czy ta mapa nie wygląda pięknie? Jest taka prosta, skonstruowana z tak prostych brył. Czy ten kamień nie wygląda ładnie? Ten styl low poly, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Ja też nie wiedziałem, ktoś mi napisał w komentarzu kiedyś tam. No i kolejna przegrana. Musimy pomyśleć, co tutaj nie działa oprócz mnie. Balista. Jakbym sobie wziął masę farmerów. Okej, okay, masa farmerów i jedna balista. Znowu ilościowo spróbujemy. Dlaczego oni zostawiają swoją broń? O co chodzi? I dlaczego ta balista mnie troluje po prostu? A, balisto, dlaczego ty jesteś taka zła? O kurde, jaka bitwa. To jest bitwa wszechczasów. No dobra, ilu ich tu zostaje? Nie, no zostaje ich za dużo. Po prostu zostaje ich za dużo. Balista. Dlaczego mnie balista troluje? Dlaczego nie chce ze mną współpracować i zamiast strzelać w przeciwników, strzela we mnie? Wikingowie. Samuraj. Nie, no samuraj... Wydaje mi się, że samuraj nie będzie dobrą jednostką, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Czekajcie. Weźmiemy coś takiego. Tak, sprawdzę po prostu, sprawdzam sobie jakby siłowo te jednostki. Czy będą ok, ale nie, samuraj będzie słaby. Zobaczcie, on nic tutaj nie zrobi. Zostanie ściśnięty, chyba to będzie czas, żeby uaktywnić mózg i zacząć myśleć... Wow, ale ten miecz poleciał. I zacząć myśleć nad jakimiś innymi taktykami. W ogóle ten, jaki pijany. A, zniszczeni. Dobra, słuchajcie, teraz próbujemy inną taktykę. Znaczy inną taktykę. Bierzemy tak, tarczowników. Oczywiście tarczownicy muszą być, bo to jest podstawa każdej szanującej się armii. Okej. Okay. Mam nadzieję, że kurde przerwy dobre robię. Chciałbym przejść w tym odcinku tę mapę, bo pamiętam w pierwszym było to samo, że nie mogłem przejść chyba tej mapy. Także nie chciałbym, żeby to się znowu powtórzyło. Spearman. Okej, czyli tutaj trzeba ich dać. No go, dajcie szybciej. Unikalna taktyka. Shield. Okej, i teraz jeszcze 740. Co mogę kupić za 740 takiego fajnego, co by mi pomogło? I teraz mam dylemat, bo mógłbym kupić na przykład balistę, ale balisty nie czuję. Naprawdę nie czuję, że ona tutaj cokolwiek robi. Muszkiety też pewnie napiszecie w komentarzach. Flotar, słuchaj, oni mają tarczę, muszkiety nie będą na nich działały, ale lubię, naprawdę lubię. Lubię te muszkiety, jak tutaj sobie tak strzelają, bo co innego mają muszkiety robić. Weźmiemy może, kurde, wolałbym ich jakoś na dystans wybić, cokolwiek. Okay. I dwóch chłopów na sam początek, żeby się nimi zajęli. No i co, zobaczcie, no, gra mnie troluje, gra nie chce, żebym wygrał, naprawdę gra nie chce, żebym to wygrał. Nie, no i znowu złe ustawienie, oczywiście flotar nie pomyślał o prostych rzeczach. Chociaż tutaj na tej górce, jakby się właśnie ustawili na tej górce. I tutaj jeden muszkiet, oni tutaj chyba... Nie, dobra, wchodzą jednak na górkę. Ale gdyby coś takiego było... Czekajcie, mam realne szanse na wygraną, chyba. Albo nie. Czekajcie, jeden, zaćgał go. Proszę, o kurde, ale on wywija. Ale on wywija, proszę. Nie, swojego postrzeliłeś. Co wy robicie? Dobra, zostało 3-1. Tak, udało się wygrać. Woo! Dobra, jeszcze zahaczę o następną mapę. Zobaczymy, czy ona będzie na Saharze, czy na jakiejś innej. Czy na innym terenie. I zaraz się przekonamy, okej? Okay? Bierzemy tak, czy... Aha, to jest to. Jest działko, oni mają po prostu działko. Ale to chyba nie będzie problemu, żeby... Coś tutaj... Nie, no zobaczcie, to... O, dobra, balisty oficjalnie mnie trolują. Balisty są najgorszą jednostką... Najgorszą jednostką w grze. Także wiecie co? Będziemy to kontynuowali dalej. Bo chciałbym dowiedzieć się, co będzie na poziomie numer 20. Na razie, znaczy oprócz zmian tak jakby terenowych, za dużo zmian nie było. W ogóle jeszcze mogę wam pokazać Hills. Aha, Hills było już, Winter, tak wygląda mapa zimowa. Jest tak samo, tylko przekolorowana. Troszeczkę ma inne po prostu kolory. I tu jest chyba jeziorko, tak, to jest woda. Jest woda, także poznamy mechanikę wody w następnym odcinku. I mamy jeszcze Japonię, która wygląda według mnie przepięknie, naprawdę. Japonia plus samurajowie,
No, to będzie. To będą naprawdę fajne bitwy i wiem, że te 10 leveli będzie się rozgrywało właśnie na przykład na tej mapie z udziałem wikingów i samurajów, także jest na co czekać. Performance good. O co chodzi? Nie wiem, o co chodzi tutaj. Mamy tutaj... Nie, tego bossa też nie będę sobie spoilerował. To jest zwykły boss, tak? Tak, to jest zwykły boss i ten Chicken Man Man też go poznamy w następnym filmie, także... Dajcie znać, znaczy nie, ja wiem, że wy chcecie kolejny odcinek, ale po prostu, jeżeli wam się spodobał, oceńcie go, możecie także skomentować ten film, do czego serdecznie zapraszam. I co jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli szukacie jakichś gier do pogrania, w opisie są reflinki, tak, reflinki mi pomagają, a gry są całkiem okej, grałem w 2 z 3, także mogę je wam polecić, nie są to jakieś super gry, ale są tak do pogrania całkiem okej. Także dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnym filmie już niedługo z Tapsa. Elo!